Dzień dobry moi kochani, z tej strony Kasierik, dla was serdecznie. Braście. Jesteśmy na serwerze Rastafit Solo. I 2 godziny temu był Force Wipe. Przepraszam, nie Force Wipe, tylko Wipe zwykły. No i zapraszam was do oglądania tego odcineczka. Planuję sobie pójść na dół mapy. Tu mamy posterunek, więc sobie zaznaczyłem. Tu mam dwa śpiworki, już sobie ułożyłem po lewej i po prawej stronie. I planuję się przedostać gdzieś na tą stronę, jak najdalej od spawna, tym będzie bezpieczniej i mniej ludzi, tak więc ruszamy, zrobiłem sobie dzidę i może to pomoże mi się przedostać. Postaram się znaleźć jakieś paliwo i pojechać pociągiem, bo tu jest idealne miejsce do wysiadania, powiedzmy, tylko muszę znaleźć pociąg, a myślę, że jak tyle osób się zespawnowało teraz mniej więcej w tym miejscu, to nie będzie tu pociągów, tylko wszystkie pociągi będą właśnie gdzieś z tej strony mapy. Powinien jakoś zrobić, że one same jeżdżą dookoła mapy, czy coś takiego. Można do nich po prostu wsiąść. Udało mi się zyskać 6 paliwa z czerwonej beczki, no i idziemy torami. Trzymajcie kciuki, żebym znalazł jakiś pociąg, bo bez pociągu będzie ciężko się tam dostać. Jest jakiś pociąg, moi drodzy, ale biega tutaj strasznie dużo osób. Może nikt go nie zabierze. Dobra, wkładamy paliwko. Siadamy i gazu do przodu. O cholera. Czy ja go zabiłem? Czy ja go kuźwa zabiłem? O cholera. To staw to, chamie. Dobrze. Leżą. Wszyscy. No i to mi się podoba, moi kochani. Taki start to jest. O cholera jasna. Wo. Dobra, to już mi się nie podoba. Szybko, ucieczko. Bierzmy się. Nie mam co się ubrać. Kurwa, zabij las. No to jeszcze raz, moi kochani, spróbujmy teraz z lewej strony. Tu jest trochę więcej torów. Just do it. O, panel słoneczny. Umiemy go robić, ale chętnie bym to doniósł do bazy, której jeszcze nie mam. Moje panie, znowu pociąg, więc druga szansa. Mam nadzieję, że się uda za drugim razem, a nie, że do 3 razy sztuka. Mamy ten panel, więc nie chciałbym go stracić. No, zostało nam ostatnie paliwo, a jesteśmy tu. Chyba nie dojadę, co? Coś mi się wydaje, że nie. I koniec, moi drodzy, naszej przejażdżki. Ups. Dalej zasuwam na piechotę, ale już i tak jesteśmy na dole mapy, więc jest dobrze. Położę tu śpiwór w razie czego, bo nadal nie jestem pewien, czy dobiegniemy, więc chyba lepiej mieć. O, tu kolejny pociąg. Tak jak myślałem, z tej strony mapy będzie dużo pociągów, ale nie mamy już paliwka niestety. Muszę coś sprawdzić, bo kiedyś widziałem, że da się budować w pociągach. Nie wiem, czy to było na jakichś zmodowanych serwerach. Ale to wygląda, jakby dało się tutaj wstawić drzwi. Już trochę jest szersze, ale tworzę drzwi i spróbuję je tutaj wstawić. Ewentualnie jakiś fundament? Chyba nie. Nie. No mamy drzwi, ale nie, nie da się tutaj niestety nic postawić. Dobra, czyli to był pewnie mod do jakiegoś serwera. Gościu biegnie z łukiem, spadamy. Ale nie wiem, czy to przeżyje. Kolejnik jeden. Nie trafisz mnie, nubku. O cholera, kolejny ziomek. Ja pierdzielę, jakbym miał chociaż 30 klofa na śpiwór, to by było dobrze. Skacz. Damy radę uciec. O cholera, drzewa. O, tak, po nas. Dobra, jesteśmy na miejscu prawie. Kładę sobie zaraz tu śpiwór. Mam włócznię, siekierkę. Czyli wróciliśmy do tego, co było. No i będziemy próbować się gdzieś budować. Myślę, że ten las jest bardzo fajny. Mamy blisko elektrownię, można przerabiać i zima, czyli skałek będzie sporo. Okej. Zanim zabierzemy na zwykłą bazę materiały, to stworzymy sobie najpierw shelter i w nim zgromadzimy rzeczy. Ktoś tu łazi. Dobra. Jest shelter, skrzynka, odłożyłem co się dało, czyli prawie nic. I zbieramy drzewo. I skałki. Mamy konkurenta do skałek, trzeba go
wyeliminować. Cholera, pobiegł sobie. No nieważne. Idź mi stąd. Moje skałki. Ci gnojek próbował mnie z maczety przed chwilą zabić, ale go sprzątnąłem z dzidy. I teraz tak się zastanawiam, ile ma dzidy ataku? 25. A ile ma kamienna? 35. Okej, okay, a maczeta? Też 35. To ja wolę maczety. Okej, moi kochani, mam już trochę zbieranego drewna, trochę kamienia, zrobiłem sobie szafę, drzwi jedne, drugie. I idziemy znaleźć miejsce na bazę, tylko plan budowy, troszkę drewna. No i szukamy, chociaż tutaj mi się podoba w tym lasku, bardzo mi się podoba, mam blisko do wody, blisko do zimy, tylko żeby na tą zimę wejść, taką prawdziwą zimę, no to trzeba to wszystko tutaj przejść, mniej więcej tu się pewnie zaczną skały. Dlatego myślę, czy... Ktoś mi tu idzie. Dlatego myślę, czy tutaj się nie zbudować, bliżej tej góry, bo wokół góry jest tak samo dużo skały jak na zimie. Więc też, to jest też dobra opcja, tylko tutaj się obawiam o kopalnię metalu wysokiej jakości, że będzie dużo osób. Dlatego zerkniemy sobie tu i zerkniemy sobie tutaj. Najpierw pójdę w to miejsce. Okej, okay. Dopiero tutaj można się budować, czyli na tej granicy. Dobra, dalibyśmy radę. Ewentualnie tutaj w lesie bym się zbudował, to byśmy po skały wchodzili. Bo jak widać tu i tu i tutaj jest miejsce, gdzie mogą się spawnować skały. I to kilkupiętrowo, więc myślę, że dobra miejscówka. Nawet ten lasek, albo tu na samej górze. I tu mamy bardzo blisko do przerabiarki, bo ona jest tutaj. Więc byłoby idealnie. Jednak zmiana planów, moi kochani, zostajemy tutaj. Stwierdziłem, że ta lokacja też jest dobra. Też jest okej, okay, a nie chcę tak daleko biec z tym całym sprzętem. I potem znowu to zdobywać ewentualnie. Postawimy się tutaj i zobaczymy, co będzie. Może skrapa będę zdobywał tutaj na wodzie trochę, może podwodne laboratorium jakieś. Platforma wiertnicza. Słyszałem, że już ludzie rajdowali, więc tutaj naprawdę musi być grubo. Na tunele też można się wybrać. Myślę, że będzie okej. Okay. No i dobra, mamy bazę. Półtora na... jeden czy coś. Nieważne. Chciałem powiedzieć 2 na 2, ale to w sumie nie jest 2 na 2, bo tu jest trójkąt, tu jest kwadrat, więc nie było tematu. Odłóżmy to do szafy, idziemy trochę zebrać materiału. A jeszcze tutaj sobie zrobię jednego loka na szafę w razie czego. No i można zacząć budować się dalej. Rozbudujemy się troszkę bardziej i pójdziemy po skrapa. Mamy skrzyneczkę na tym, na elektrowni, więc może być tam grubo. Tak więc to miejsce na razie się nie zbliżamy. Będę musiał gdzieś po okolicy, tutaj może po antenach pochodzić, beczek poszukać. Dobra, może robię bardzo głupią rzecz, ale idę na elektrownię. Niech się biją o skrzynkę, spróbuję sobie przerobić tylko te włóczki. Lalalala, mnie tu nie było, idę sobie. Nic się nie stało. To co teraz robię jest jeszcze głupsze, ale potrzebuję 50 paliwa na szybko, więc czekamy. No i dobra, mamy to. Mogę sobie piecyk teraz stworzyć i pójść po... ktoś mi tutaj zbiera. I pójść po metal. Dobra, uzbroiłem się. Robią się jeszcze strzały. Idziemy teraz po skałki metalu. Mam tutaj piecyk. Zrobiłem też beczkę. Skrzynkę, lampkę. No i co? Chyba jesteśmy gotowi. Poczekam, aż odleci ten helikopter patrolowy. Muszę chociaż jedną skałkę metalu przynieść, wrzucę ją do pieca i potem idziemy po trochę więcej skrapa. Potrzebuję 50 na stół roboczy poziomu pierwszego. Drewno mamy, metalu będę potrzebował, ale to się przepali, no i będzie wszystko. Tak więc do dzieła. Okej, okay, zebrałem 3 skały metalu. Starczy nam to na razie na długo. Tylko muszę to wszystko przepalić, czyli więcej paliwa potrzebuję na drugi piecyk. No i tego skrapa, żeby zrobić z tyłu pierwszego poziomu. Okej, okay, zrobiłem jeszcze jedno pomieszczenie tutaj, dodatkowe. Słyszę, że ktoś drzewo mi przed domem zbiera. Więc chciałbym go utłuc. Chyba, że sobie pobiegł. No i ja potrzebuję drzewa troszkę i kamienia bym się skończył. Tutaj rozbudowałem troszkę jeszcze bardziej. Tu będzie wejście na górę, tutaj będzie wyjście. Jeszcze honeycomba potem zrobimy, powiększymy to wszystko, ale wiecie. Wszystko w swoim czasie, moi kochani. Wszystko w swoim czasie. Powiem wam, że każde wyjście takie mnie stresuje, nie wiem dlaczego.
Ale tak jak wam wspominałem, nie lubię tracić rzeczy, więc idziemy z samym kilofem. Teraz potrzebuję kamienia, więc obecnie lepsza opcja. Po prostu jak zginę, to tracę tylko kilof. I tyle. Wow, oj, się przestraszyłem. Cholera jasna. Będzie po naszych trzech skałkach niestety. O, tu jeszcze jedna jest. I jeszcze jedna. Ja pierdzielę. Dobra, zostaw mnie, gnoju. Widzi nas, ale chyba nie zdąży nas dogonić. Mam nadzieję, nie zdąży. Okej. Okay. Idę poskromić go z Joki. Joki? Joki? Z tego czegoś. Robię skok wiary. Jak tam wskoczę, to będziemy mieli skałkę kamienia. Nie! Trudno. Tu mamy jeszcze dwie. Uhu. Strzela do nas znowu gnojek jakiś. Ale uciekniemy. Za daleko jest. Dobra, mam metalowe drzwi. Idę teraz po trochę skrapa, bo nawet nie mogłem amunicji do Eoki stworzyć. Chciałem nową Eokę otworzyć, żeby mieć ammo, bo nie mam stołu pierwszego poziomu. Cholera jasna. Wow, shit! You prick! Aj! Ty dziadu, kamperze! Jakie fajne sprzęty tutaj leżą. Wezmę chętnie. Czemu nie? Oho, jakiś ziombel. Okej, to się bijemy. O kurwa. No chodź tu. Chodź tu. Leży. Mamy rewolwerek, moi kochani. O cholera, ktoś znowu biegnie? Czy mi się wydaje? Ta, no bo on. Okej, moi kochani, jesteśmy bezpieczni. Mamy teraz wejście na górę, tu jest zablokowane. Tu będą jeszcze oczywiście drzwiczki później, trzeba, które mogę od razu ulepszyć. No i można tutaj już na spokojnie sobie przepalać. Dobra, mamy dwa wilki, więc będą dwie te czapki. Co mnie bardzo cieszy, bo one mają największą odporność. Moi kochani, to co się wydarzyło przez te ileś czasu odcinka, nie wiem czy tam jest 10 minut czy ile. To grałem w dniu wczorajszym, dzisiaj mamy już dzień kolejny. Właśnie wszedłem na serwer. Przepaliło się troszkę metalu, wrzucę tutaj jeszcze więcej. Jeszcze przed wyjściem wczoraj ulepszyłem tutaj drzwi. Wszystkie na metalowe. No i kilka razy mnie zabili, więc nie wiem co ja tam miałem, co straciłem, ale to jest nasz cały dobytek, więc nie ma tu naprawdę nic kompletnie. Tutaj troszkę rzeczy do przepalania. A tu mamy szafę, więc nie mam kompletnie skrapa, nic nie mam, więc idziemy znaleźć jakieś beczki. Serwer jest ciągle pełny, więc jest naprawdę ciężko tutaj cokolwiek znaleźć. Zastanawiam się nad kupieniem łódki i popływaniem po wodzie, bo wtedy byśmy mieli chociaż no szansę na jakieś beczki, cokolwiek. Zależy mi na tym, żeby zdobyć rurki, żebym mógł stworzyć debeka na przykład, więc to będzie taki pierwsza taka rzecz, do której będę dążył. Rurki na rewolwer albo na debeka, a potem będziemy dążyć do stołu drugiego poziomu i Thompsona. Tak więc idę z tym łukiem, z tym moim strojem pięknym i z Gidą na beczki. Tylko może jeszcze coś zjem, żeby się uleczyć. Wydaje mi się trochę słabe miejsce, szczerze mówiąc, wybrałem na tą bazę. Bo nie ma tutaj ani drogi, ani z tej strony elektrowni nie ma beczek, więc jeżeli chcę gdziekolwiek iść po beczki, to tu jest najbliższe miejsce. Tutaj te drogi w stronę kosmo, no i tutaj po drugiej stronie na zimie już, więc naprawdę zrobiłem dużą głupotę, no ale trzeba tak przetrwać, może jakiś środek transportu ogarnąć, konia czy samochód później, nie wiem, musimy sobie dać radę, bo przenosić się na pewno nie będę. O, widzę, że do naszego konika nam się włamali, były tylko drewniane drzwi, ale trudno, aż tak go nie potrzebuję i tak by go za sekundę ukradli. Ajajaj, strasznie dużo tu osób. Ale od cholery skałek tutaj, zobaczcie. Ja pierdzielę.
Już wam mówiłem, że to jest uzależnione od tego, ile jest osób na serwerze. Tym bardziej, że to jest mała mapa, 3250 chyba. Więc gromadzi się tego od cholery w jednym miejscu. No ale teraz tego na pewno nie pozbieram. Biegnę tutaj na drogę. Może coś się uda znaleźć, jakieś beczki. Ewentualnie jak nic nie znajdę, to pójdę na tunele. I będę liczył na to, że z bota jakiegoś MP5 mi wypadnie. Co tu się w ogóle dzieje? Gość ma wielką bazę z metalu. Tutaj wszędzie mury. Brama. Specjalny domek na duży piec. Ja pierdzielę, ile trzeba w tą grę grać, żeby... Chociaż w sumie... Jak byłem nastolatkiem, to potrafiłem przesiedzieć tutaj po 16 godzin dziennie. Teraz ledwo ze dwie mam może, dlatego to tak wygląda. Nie, może powinienem grać na takich serwerach razy 2, razy 3, wtedy by to miało sens. A, nieważne, już tam ktoś biegnie, skałki zbiera z tyłu. Dobra, spróbujmy tu coś zdziałać. Będzie to ciężkie, może się nie udać, ale też może się udać, prawda? Zawsze jest jakaś szansa. Pierwszy bocik, nie wiem, czy powinienem tak podchodzić. Zobaczymy. Jedna bania. Druga bania. Trzecia. Czwarta, leży. Medy i... To coś, co nie jest nigdy potrzebne. Dobra, zejdźmy na dół. Próbujemy wejść do środka, ale tam pewnie już słyszało mnie milion osób i zaraz tu przybiegną. Tu jest na blisko gdzieś domek. Proszę, raz. Teraz nie trafiłem. No, wychyl się. Tam jeszcze jeden stamtąd strzela. Szkoda, że bandaży nie wziąłem, to trochę głupie. Ale... Mamy grzybki. No i dupa leży. Okej. Okay. Trzeba było tutaj z kuszą przyjść albo z łukiem bloczkowym. To by było mądrzejsze. Dobra, jak nie tak, to troszkę inny pomysł jakiś. Idźmy na wioskę rybacką. Spróbuję złowić kilka rybek, kupić za to łódkę. I tą łódką popłyniemy sobie na wodę gdzieś. Może to jest opcja? Nie muszę kupować łódki, bo tam jakaś leży. Okej, okay. Niech będzie. Jedziemy, moi kochani. O, tam stały jeszcze dwie łódki, okej. Okay. Nie było tematu. Łódko? Halo? Oj, coś mam, jakieś lagi, moi kochani, nie mogę nawet ruszyć. Czy to są lagi internetowe? Oj tak, są lagi internetowe. Włączyłem, dobra, zabierzmy to paliwo na chwilę. Dobra, chyba się uspokoiło. Udało mi się zabrać dosyć sporo rzeczy. Nie wiem, gdzie je przerobię, ale... Mam 89 skrapa, więc całkiem fajnie. Trzeba to tylko odnieść teraz do bazy. No i jeszcze albo raz spróbować tak. Albo kilka razy, albo połowić rybki może. Posprzedawać rekiny. Trzeba zbierać 500 skrapa i żeby mieć Thompsona po prostu. Niestety żadnej rurki nie udało mi się zyskać, więc to trochę słabo. Bo nie mam żadnej broni palnej. Dobra, jesteśmy w domu. Wow. Jakimś cudem się udało. Spróbujmy sobie postawić tutaj jeszcze... Opa. Piękną broń, tylko muszę do niej amunicję włożyć. Ale to może później. O! Misiona strzała zdjąłem. Bardzo przyjemnie, ale chciałbym go zebrać jakimś nożem, a nie siekierą. Okej. Milutko, bardzo milutko. Chyba sobie misie nie zbierzemy. Dobra, zrobiłem sobie amunicję do tego shotgun trapa. I musimy iść po misia. Chociaż misia mógł ten gość zebrać. Ale też potrzebuję drewna, bo już w piecu się skończyło, w szafie, w ognisku i ogólnie. Na zapas nawet nie mam. Ostatnio strasznie kampią pod bazą, więc boję się nawet wychodzić. Więc dobrze, że chociaż tego shotgun trapa mają. Bo wczoraj prawie mi do bazy weszli. Przez to, że nie zdążyłem zamknąć drzwi. Aha, podbiegłem do misia i właśnie zniknął. Nie wiem, czy ktoś go zebrał do 1% czy coś, czy po prostu po takim czasie już zniknął. No szkoda wielka. Ale trudno. Chciałem zebrać drzewo.
idę teraz na elektrownię, spróbuję znaleźć jakieś rurki. I z bronią będę się już troszkę pewniej czuł. Mógłbym iść i farmić powolutku tego skrapa, ale naprawdę to nie jest aż takie przyjemne. Wolałbym porobić jakieś monumenty, coś takiego, a to nawet się nie da za bardzo zbliżyć do tego monumentu, bo ciągle... O właśnie. Ciągle ktoś się strzela. Właśnie znalazłem beczkę z olejem napędowym. Stała sobie tam. Czy co, i włożę ją po prostu tutaj. Może akurat będzie taki farcik, że nikt w tym czasie tu nie przyjdzie. Niech se kopie. A my przyjdziemy zaraz. O! Dwie zielone skrzynki? Ja pierdziele. Akabadi, krata. Może coś lepszego będzie? O! Haku! Dobra. Zależało mi na haku. Zaraz wam powiem do czego. Mianowicie chciałbym sobie zrobić sklepik, bo sklep troszkę nam pomoże. Można by zrobić tak, że zbieram sobie po prostu garkę, która jest dużo wokół mojej bazy, sprzedaję ją za skrapa. I tak byśmy 500 skrapa pewnie uzyskali. Oj, kolejny olej napędowy, ja cię kręcę. Kiwon dalej zasuwa sobie góra dół. Ale ja najpierw pójdę do domu, odniosę te rzeczy i dopiero tutaj wrócę. Kiwon skończył pracę. Czy ktoś to podpierdzielił, czy jeszcze nie? Ha! Wszystko jest, 170 paliwa i 60 diesla, ale zarąbiście. Muszę tak robić częściej. Wiadomo, że to wszystko zależy od szczęścia, ale... Trzeba ryzykować, prawda? Misiu, pisiu, kolorowy, chodź tutaj. Jeszcze jeden strzał pewnie, no. Dawaj. O Boże, traf, kasiur, dobrze. Najpierw to odłożę i wrócimy po misia. No i fajnie, misio zebrany. Weźmy jeszcze ten tłuszcz stąd. Zróbmy z tego, o, proszę, więcej paliwa. No i rewelacja. Dobra, runda druga. Wiem jeszcze raz włożyć beczkę do kiwona i przerobić kilka komponentów. I ruszyła maszyna. A my idziemy tu do przerabiarki. Dobrze, mam wszystko bliziutko, ale... No, niektórzy też mają tak samo blisko, więc... Mogę ich spotkać. Cholera, gdzie to jest? Dobra, mamy skrapika, mamy metal. Wpadamy do bazy. Weźmy już troszkę stąd. 108, to już prawie wszystko. Biegniemy dalej. O, balony ktoś zasuwa, patrzcie. Z baza, dobra. Okej. Jesteśmy bezpieczni. 248 skrapa, czyli mamy połowę. Jeszcze połowa i będę mógł zrobić 100 drugiego poziomu. Co nam pozwoli stworzyć garażówki, to najważniejsze. Nasza baza będzie bezpieczna. I to całkiem mocno bezpieczna, bo garażówek to już ludziom się za bardzo nie chce rajdować. Przynajmniej na początku, bo to są 3 rakiety. I albo dosyć dużo wybuchowej amunicji. I Thompsona będziemy mogli stworzyć, no ale to trzeba mieć niestety ten komponent, którego nie posiadam. Wolałbym, szczerze mówiąc, umieć petkę, pistolet albo dzięcioła. To tych części jest o wiele więcej. No ale niestety nie zdążyłem się ich ostatnio nauczyć, bo mnie zrejdowali. No i reszta też jest dobra. O kurwa, ktoś przede mną właśnie wziął drzewo. 524 paliwa. No i to jest dobra ilość na zapas. A teraz skupmy się na tym sklepie i na kupnie reszty skrapa. No i voila. Otwieramy drzwiczki, mamy przedsionek taki, powiedzmy, wiatrołap. Tu wyjście na zewnątrz, no i już sklepik. Muszę teraz zebrać coś, co będę tutaj sprzedawać. Dobra, to są rzeczy, które mam troszkę dużo. Raczej mogę to zebrać akurat, ale węgla mam sporo i paliwa. Wystawię to i zobaczę, jak się sprzeda. Na razie mi ten węgiel niepotrzebny, więc niech sobie ludzie kupują. Tylko nie wiem, czy nie za tanio, nie za drogo. Wystawiłem 1000 węgla za 30 skrapa. Nie wiem, czy nie za 50 powinno być, ale też 50 może być za drogo. Tak więc zobaczymy, jak 30 zejdzie szybko, to znaczy, że jest za tanio i trzeba podwyższyć. Jak nie będę gdzie schodzić, to znaczy, że trzeba zejść trochę niżej. Okej, mam wystawione takie oferty. 100 paliwa za 20 skrapa, 500 siarki za 30 skrapa i to trochę za drogo może. I 50 diesla, znaczy ropy naftowej za 20. Nie mam pojęcia, czy to są dobre ceny, czy nie. Nadawaj pozycję. Zobaczmy, czy sklepik działa.
sklepik działa. Walk and roll. Okej. Dobra, teraz od cholery drzwi do szafy. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. No to dużo. Trochę mnie jakby ktoś górą wchodził, ale też powinno być okej. Pamiętajcie, że sklep to zawsze ryzyko, więc jeżeli ktoś widzi waszą bazę na mapie, to może tu łatwo przyjść i wiecie, okraść ten sklep, czyli włamać się po prostu do niego. Ale myślę, że nie mam tutaj jakichś rewelacyjnych rzeczy, żeby ktoś chciał tu rajdować. Uuu, misio kolejny leży, tylko kurde, nie wziąłem noża. Ajajaj, no dobra, spróbuję go tym zebrać. Wow, co jest? Zawału dostałem, kolego, skąd ty do mnie strzelałeś w ogóle? Halo? Jakiś kierunek, coś? Kogo tu nie ma? Aha. Z tyłu? Nie no, stamtąd pociski leciały. O, proszę. Gnojek. Ciekawe. Najbardziej nie lubię tego właśnie, jak zginę nie wiadomo skąd. To jest najgorsze. Albo zanim kogoś zauważę, może tak. No teraz wiadomo, głupio zbierałem tego niedźwiedzia. Nawet się nie ruszając, ale sam fakt. Wiecie, o co mi chodzi. No weź spiel dalej, gościu. No jeszcze zezama. Nic nie trafia, gość. Co to jest polowanie, kurwa, na niedźwiedzia? O, ktoś go zajebał, dobrze. Oj, chuj. Dobra, czas trochę wychillować. Odpuścić to... tą elektrownię. Biorę wędkę i idę połowić. Okej. Z 15 robaków zerwało mi się z 5 razy. Udało mi się złowić... no, tyle sardynek, ile widzicie rzeczy z nich. I innych anchoiców i tak dalej. Nie wiem, jak to się czyta, nie mam pojęcia. Teraz założymy przynajmniej tę piątkę. Zobaczymy, czy uda się złowić coś lepszego. Kuźwa, już trzeci albo czwarty raz pod rząd mi się zerwała ryba. Nie mogę w ogóle nic ciągnąć, chyba że jestem zbyt mało cierpliwy i ciągnę na chama tą wędkę. Wcześniej jak łowiłem na innych serwerach, to te ryby aż tak nie ciągnęły. Ta wędka była bardzo, no, przyjazne było to łowienie. A tutaj nie wiem, albo coś poprawili, zmienili. Albo na tym serwerze oficjalnym jest po prostu trudniej, ale nic za cholerę nie mogę złowić więcej niż jakaś sardynka, śledzik czy anchoisy, anohoisy. Więc jeszcze te 6 wytrzymam i idę stąd, bo naprawdę nie jest to kompletnie opłacalne. Wiecie co? Jebać tą wędkę. Marnowałem pół godziny swojego życia. Kiele. Kupmy się na rzeczach ważnych. Zobaczmy, czy w sklepie coś się sprzedało. O, w dupę jeża. Okej. Okay. Całe paliwo. Cała ropa. I cała siarka zeszła. No i to mi się podoba. Zmieniam, że węgiel jednak będzie po 20 sklepa, 1000 węgla. I tu też będę musiał trochę zwiększyć, jeżeli uda mi się zdobyć jeszcze paliwo, bo jak na razie to go kompletnie nie mam. I siarkę też trzeba będzie troszkę zwiększyć. No teraz idę po skałki, bo brakuje mi jeszcze 6. A raczej w sumie tu są 4, więc 2 mi brakuje high quality metalu na zrobienie stołu drugiego poziomu. I wtedy zacznie się zabawa. Jest kolejna beczka, czarna, olej napędowy. Ale mamy tutaj raj z tymi beczkami. Idę odpalić Kiwona i sprawdzę, czy jeszcze jedna jest bliżej przerabiarki. No i tutaj też jest, jak miło. Cholera, nikt tego nie zgarnął? Niemożliwe, przecież tu z 2 osoby biegały przed sekundą. Ja cię sunę. Mamy tu jeszcze jelenia na potem. Ale teraz trzeba to odnieść. Okej, okay. Zwiększyłem trochę ceny na paliwo. No i wrzucam. Zobaczymy, co z tak będzie. Stół drugiego poziomu, czas stworzyć, moi kochani. W końcu. Mamy to. No i teraz... wystarczy... ile mamy tego? 3 sztuki, no to muszę trochę zębatek pozbierać na garażówki. No i ulepszyć bazę do metalu. Plus zrobić honeycomba, czyli potrzebujemy dużo metalu i trochę komponentów. Najpierw bym się zajął komponentami. Tak więc pójdę na tą elektrownię, może tu na drogę. Spróbujemy coś znaleźć. Dobra, troszkę jeszcze pozmieniałem rzeczy w sklepie. Bo
potrzebuję waterpipe'a, żeby nie zużywać rurek na taką broń, którą mogę zabić na strzała. Rurek samych potrzebuję. Tutaj dałem SMG Buddy i palisady, bo chciałbym sobie to ogrodzić, żeby było trochę bezpiecznie, jak wychodzę. Uwaga! Strzał! Dostało! Uwaga! O, ktoś go zabije teraz. Albo nie. Strzał! O kurwa! Okej. Okay. Trochę ich tu było więcej. Odzyskałem. Nie zdążył tu podejść nikt. Ale było grubo. O, rewolwerek ktoś tu zgubił. Tak myślałem, że coś tu się wydarzyło. Nie, powiem wam, że teraz tu jest taka jatka, że nawet nie ma co po metal wyjść, czy po cokolwiek. Więc ja się tu wyloguję i w tym odcineczku to będzie na tyle. I tak już chyba jest długi, z dwóch dni. Trzymajcie się, pa pa.